Tak, poprosimy od tego taku. No. No. 7. 7. One bar and then. Dobra. Lecimy. Oczekiwania na pewno są ogromne, zwłaszcza, że my tutaj wchodzimy w materię, która na stałe zapisała się w historii gier komputerowych. Soulfire and Andante's Inferno is now working on this really impressive project. Until I saw the results, I didn't really know how big this project was. Naszym głównym celem było jak najwierniejsze odwzorowanie klimatu i charakteru, jaki tworzyła ścieżka muzyczna w pierwszych dwóch częściach Gothica, bo to właśnie tam, moim zdaniem, mieliśmy do czynienia z taką totalną jednością i spójnością tego, co widzimy i tego, co słyszymy. Ciekawostka jest taka, że jak zapraszałam ludzi do tego projektu, to nazwa Gothic nie była im obca. Nie będziemy się licytować, kto najwięcej czasu spędził z tym Gothiciem, ale faktycznie no grałam i muzykę kojarzę no, z dawnych lat, o tak sentymentalnie troszeczkę do tego podchodzę. Many of us are fans of the Gothic soundtrack. Not all of us know the game, for example. I gave it many tries and I'm really bad at this game. I die in the first 15 minutes or so, often, and every other remaining 15 minutes. Ludzie jak słyszeli o kronikach, to albo wiedzieli już, co to jest za projekt, albo słyszeli przynajmniej o Gothicu. No wiadomo, że to jest na tyle kultowa gra, że trudno, żeby ktoś jej zupełnie nie znał. To jest na pewien sposób niesamowite, że ta tak zwana toporność, o której wszyscy mówią w Gothicu, jest także słyszalna w muzyce. Długo zastanawiałem się nad tym, na czym to polega. Myślę, że w dużej mierze rolę tutaj odgrywają powtarzające się schematy, które są repetowane bardzo często. Natomiast taką charakterystyczną cechą utworów występujących w tej ścieżce dźwiękowej jest metrum 4/4 i akcenty na mocną część taktu, co sprawia, że jest to właśnie, że ta muzyka jest właśnie taka toporna. My od tego oczywiście odchodzić w zupełności nie chcemy, natomiast do naszej muzyki dodamy trochę nowości. Mówię tutaj o instrumentach, które będą nagrywane na żywo. Na te instrumenty nałożymy także instrumenty wirtualne, które nadadzą właśnie tej lekkiej toporności, ale instrumenty te będą o bardzo wysokich walorach brzmieniowych. Nie chcę tutaj zdradzać za dużo, ale myślę, że soundtrack w Kronikach Myrtany będzie wnosić pewien powiew świeżości, między innymi przez nowe utwory, nowe kompozycje, aranżacje, a także wykonanie z prawdziwymi muzykami. Jeśli chodzi o harmonię, czy o melodykę, powiedzmy, no jakby są to melodie, które są gdzieś nam znane z gier Gothica. Oczywiście są tutaj też kompozycje Kamila. Jeśli chodzi o atmosferę, to jak najbardziej to jest 100% Gothica w Gothicu. Natomiast tu jest to bardziej, zróżnicowane instrumentalnie. Tego wszystkiego jest tutaj więcej. Wydaje mi się, że jest to ciekawsze przez to. Jest bardziej różnorodne. Jest to bardzo przemyślana muzyka, według mnie bardzo dobrze zaaranżowana, no i też fajnie poprowadzona przez Kamila. W tworzeniu muzyki zawsze jakaś cząstka kompozytora zostaje w tych utworach, natomiast nie chciałbym, żeby ona przeważała nad tą stylistyką, którą słyszeliśmy w Gothicu. Ten styl jednakże jest mi dosyć bliski. To jest takie połączenie nowoczesnej muzyki filmowej
z muzyką nawet średniowiecza, ze średniowiecznymi skalami kościelnymi. U nas na przykład w klasztorze Magów Wody pojawi się utwór wykonywany przez chór męski. Dodatkowo jeszcze będzie tam się znajdował tekst łaciński, więc te nawiązania będą silnie akcentowane. Natomiast one będą łączone z takimi nowymi rozwiązaniami współczesnej muzyki filmowej. Myślę, że fani Gothica docenią to, że tę nową tkankę organiczną, jaką są żywe instrumenty, wprowadzamy właśnie do stylistyki Gothica drugiego. Trzeba się zgodzić z tym, że muzyka w trzeciej części zrobiła niewątpliwie ogromne wrażenie na graczach. Ta muzyka przede wszystkim była bardziej symfoniczna. Muzyka z pierwszych dwóch części była taka bardziej ilustracyjna, bym to ujęła, że tam więcej i więcej takich było smaczków związanych z klimatem. Skala tego przedsięwzięcia jest naprawdę pokaźna. W samych nagraniach bierze udział około 50 muzyków i wokalistów. Jest to prawie dwa razy tyle, ile liczy ekipa Kronik Myrtany. Zajmujemy się wszyscy muzyką. Jesteśmy albo śpiewakami, albo muzykami, instrumentalistami. Większość z nas w Andantes jest już absolwentami tej uczelni, w której się teraz znajdujemy. Naszym celem jest generalnie wykonywanie muzyki różnorakiej. W tym momencie akurat zaczynamy od aranżacji muzyki z gier, ponieważ jest to w pewien sposób temat na czasie. W tym projekcie nagrywamy do tej pory wszystko dość oddzielnie, to znaczy sekcjami, co jest dla mnie nietypowym właściwie przedsięwzięciem, bo ja przywykłam do takiego raczej nagrywania wszystkiego, nazwijmy to na setkę, po prostu czegoś, co od razu chór z orkiestrą wykonuje. Nagrywanie orkiestry symfonicznej naraz, czyli na tak zwaną setkę, ma dużo zalet. Między innymi głównym takim plusem jest to, że wykonanie utworu jest bardziej naturalne, bardziej muzyczne. Muzycy są zgrani, wspólnie czują, że interpretują utwór. Dobra. Jednak głównym takim minusem jest to, że nie mamy wtedy całkowitej separacji pomiędzy poszczególnymi grupami instrumentów, co uniemożliwia nam później wykreowanie odpowiedniej estetyki nagrania, na przykład zbliżonej do muzyki filmowej, growej, czy też właśnie do dwóch pierwszych części Gothica. I dlatego wspólnie z Kamilem zdecydowaliśmy się na to, że dokonamy realizacji nagrań na zasadzie podziału na instrumenty. I jeśli mogę powiedzieć za siebie, to ja uważam, że Kamil jest bardzo, bardzo utalentowaną osobą i naprawdę pod względem dyrygenckim, jeśli chodzi o warsztat i jakby w ogóle samą pracę, jest dla mnie bardzo konkretny i bardzo precyzyjny. I to właśnie najbardziej cenię sobie wśród dyrygentów i oczywiście aranżerów również. Jeśli ktoś jest jakby zdecydowany, co chce osiągnąć, to jest bardzo, bardzo ważne. To usprawnia pracę i daje taką satysfakcję, że robimy, znaczy, że wiemy po prostu, co robimy, że to nie jest coś przypadkowego, że to się nie dzieje samo albo nie zależy tylko od nas, tylko to jest ewidentnie prowadzone w bardzo konkretny i profesjonalny sposób. I za to jestem bardzo wdzięczna, że mogłam z nim pracować. Problemy zawsze się pojawiają, szczególnie jeżeli chodzi o takie duże projekty. Takim największym problemem, myślę, było ograniczenie mojej własnej weny twórczej na rzecz warsztatu kompozytorskiego, jaki prezentuje Kai Rosenkranz w pierwszej i drugiej części Gothica. On często stosuje takie zabiegi, że usuwa pewne plany, na przykład korzysta tylko z dolnych częstotliwości, z dolnych dźwięków i górnych bez tego środka. No i takie właśnie elementy też zostały zawarte w naszej muzyce. Takie dwie główne kategorie, na jakie podzielone zostały utwory, to lokacja oraz akcje, jakie będą wykonywane w grze. Implementacja muzyki do gry komputerowej to jest bardzo ciekawy aspekt, ponieważ tutaj inaczej niż w filmie my nie możemy wyreżyserować pewnych scen. My nie wiemy, ile gracz, dokładnie nie wiemy, ile gracz spędzi czasu w danej lokacji, jakie akcje dokładnie będzie wykonywał. Tutaj gracz ma pewną dowolność. To powoduje, że przy tworzeniu utworów musieliśmy troszeczkę inaczej podejść
podejść do tego tematu. Niektóre utwory muszą być skonstruowane tak, aby idealnie się zapętlać, inne muszą być skonstruowane tak, żeby były przygotowane na nagłe ich przerwanie. Cały materiał muzyczny będzie to około 1,5 godziny muzyki. Tak naprawdę praca nad całym materiałem zaczyna się dla mnie właśnie w tym momencie od zakończenia sesji nagraniowej, bo cały proces produkcji nagrania nie ogranicza się tylko i wyłącznie do sesji nagraniowej. Największy etap pracy pojawia się dopiero przy edycji, a następnie przy miksie. Edycja polega na wybraniu poszczególnych fragmentów nagraniowych, tych lepszych, oraz następnie na edytowania pewnych nierówności lub nieczystości, tak aby finalny materiał mógł brzmieć jak najlepiej. Taki dobrze wyedytowany materiał trafia do miksu, który polega na odpowiednim doborze instrumentów w proporcjach, w całości w orkiestrze i ukształtowaniu pewnej barwy nagrania, całego nagrania i estetyki nagrania. Myślę, że jak Kroniki Myrtany ujrzą światło dzienne, to nie omieszkam zagrać. Po prostu trzymam mocno kciuki za to, żeby się wszystko udało tak, jak twórcy chcą i żeby nam też wyszło jak najlepiej, żebyśmy się wszyscy przysłużyli do tego i po prostu żebyśmy zrobili za zajebisty projekt.